Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o to, jaki jest los dobroczyńców ludzkości, w którym trzeba się odnieść do mitologii Jana Parandowskiego, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Dobroczyńcy ludzkości to postacie, które zazwyczaj muszą dokonać aktu poświęcenia. W literaturze utarło się przekonanie, że ich los musi być tragiczny. Poświęcenie oznacza bowiem złożenie ofiary z samego siebie. W ten sposób wyodrębniła się postawa prometejska. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. Aktu poświęcenia dokonał między innymi Prometeusz, któremu przypisuje się Ulepienie człowieka z gliny i łez. Grecki tytan wykradł z Olimpu ogień i dał go człowiekowi, chociaż wiedział, że jego działanie nie spodoba się Zeusowi. Ogień sprawił, że ludzkość mogła się obronić i zapanować nad naturą. Ponadto Zeus obawiał się wszystkiego, co jest wytworem człowieka. Dlatego przygotował zemstę. Stworzył Pandorę, piękną kobietę i dał jej posak w postaci szczelnie zamkniętej beczki. Skutek nieroztropności brata Prometeusza, Epimeteusza, pro, z przodu, epi, z tyłu, tak, epilog, dlatego on jest wsteczny myślący, a tamten jest przód myślący, beczka została otwarta, a na ludzkość spadły smutki, troski i choroby. Grecki tytan postanowił zemścić się na Zeusie, chociaż wiedział, że może to oznaczać dla niego straszliwą karę. Wykorzystał do tego... Na radę bogów, w trakcie której zastanawiano się, co powinno być składane im w ofierze. Jak pisze Jan Parandowski w mitologii, osobno złożył mięso, które owinął skórą, oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. Zeus, spodziewając się, że pod tłuszczem będzie delikatne mięso, wybrał ten kawałek, po czym przekonał się, że były tam same kości. W ten sposób ludzie składali w ofierze to, czego nie potrzebowali, a mięso i skóry zwierząt pozostawały dla nich. Wyroku nie można było cofnąć, w związku z czym rozcieczony Zeus ukarał prometeusza. Tytan został przykuty do ściany Kaukazu, a każdego dnia orzeł albo jastrząb wyjadał mu wątrobę, która wciąż odrastała. W ten sposób prometeusz, chociaż cierpiał męki, okazał swoją miłość do człowieka. Zemścił się za zesłanie wszystkich nieszczęść na ludzkość. Jego postawa, nazwana później Prometeizmem, oznaczała sprzeciw wobec boskich wyroków i akceptację kary, jaką przyjdzie zapłacić za swój czyn. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak by był on funkcjonalny. Prometeizm inspirował artystów późniejszych epok postawą. To cechował się m.in. Konrad, bohater Dziadów w części trzeciej. W scenie drugiej wielkiej improwizacji sprzeciwił się on Bogu i wytknął mu brak miłości do człowieka. Uważał, że on sam lepiej rozumie potrzeby uciskanych. Zawarł to w słowach: nazywam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Konrad wezwał Boga, aby ten pozwolił mu przejąć władzę nad duszami. Wypowiedział bluźnierstwa, aby sprowokować stwórcę. Był gotów nawet nazwać Boga carem, czego jednak nie zrobił. Wszystko po to, aby poprawić los. Uciskanych Polaków. Tak naprawdę ja tutaj zawsze mam taką anegdotkę, że brakowało mu Twittera. Bo on chciał rządu dusz, to znaczy chciał dostępu, chciał przekonać ludzi, mógł zrobić wszystko, miał słowa, ale potrzebował drogi przekazu, żeby to do wszystkich dotarło. Może po prostu potrzebował mediów społecznościowych. A teraz jak w wypracowaniu? Czas na zakończenie. Dobroczyńcy w tekstach literackich zadzierali z Bogiem lub bogami, aby poprawić los człowieka. Miłość do bliźniego sprawiała, że byli gotowi złożyć ofiarę z siebie samych. To właściwie tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie.